koło to jedna całość. Koło jest podzielone na 5 równych części. Każda z nich, każda część to 1/5 całości. Zapiszmy, wiemy to z poprzednich filmów, prawda? Każda z części, każdy ten mały kawałek to 1/5 całego koła. Teraz, jeśli zacieniuję trzy części, trzy dowolne, na przykład te trzy części, to jaki ułamek otrzymam? Zacieniowałam teraz trzy części z początkowych, pierwotnych pięciu. Zatem ułamek, który otrzymałam, to 3/5. Ta niebieska część to 3/5 całego koła. Zróbmy teraz coś prostszego, ale równie interesującego. Zacznijmy jeszcze raz z całościami. Przygotowałam tu już wcześniej trzy koła, trzy całości. I teraz zamiast dzielić te koła, tak jak tutaj, na 5 równych części, podzielę je na jedną część, czyli zostawię tak, jak jest. Biorę teraz cały ten obszar, czyli biorę jedną część z jednej części. Czyli biorę teraz jeden z początkowej, pierwotnej jednej części, czyli 1/1, a 1/1 to jest właśnie jeden, jedna całość. Tutaj zrobimy tak samo. Zobacz, tu mam ułamek 1/1, tu również jest ułamek 1/1 i tu również jest ułamek 1/1. Zobacz, biorę teraz trzy części, a każda z nich, czyli biorę trzy części, napiszemy, trzy części, a każda z nich była na początku podzielona na jedną część. Zobaczcie, wzięłam teraz trzy części, każda z nich była podzielona na jeden, w związku z tym wzięłam 3/1, czyli inaczej 3 całości. Nie uważasz, że to jest ciekawe? Teraz mamy taki ułamek, w którym liczba na górze jest większa niż ta liczba na dole. Ciekawostka, w kolejnych filmach dowiesz się, że ta liczba nazywa się licznikiem, a ta na dole mianownikiem. Warto wiedzieć, że kreska ułamkowa to inaczej dzielenie. Sprawdźmy, czy to ma tutaj sens. 3 dzielone na 1 to faktycznie 3, tak jak mamy tutaj napisane. Zatem 3/1 jest równe 3. Narysujmy to na osi liczbowej. Narysujemy oś, zaznaczymy 0, 1, 2 i 3. Pamiętajcie, że wszystkie te kawałki, jednostki muszą być równej długości. Jedna całość to jeden skok na osi liczbowej. Zatem spróbujmy. Jedna całość, druga całość, trzecia całość. Zatem w tym miejscu mamy 3/1, a widać, że to jest równe 3.